grudniu 2024 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przeprowadzono wymianę instalacyjnych projektorów lampowych NEC na nowe modele laserowe z serii NEC PA. Interaktywną ekspozycję z mappingiem 180 stopni udało się szybko i sprawnie unowocześnić, zastępując 7 intensywnie pracujących już ponad 8 lat projektorów z klasyczną lampą na modele laserowe. Stoimy 20 metrów pod ziemią, 15 metrów pod lustrem wody, czyli na wystawie głównej Muzeum II Wojny Światowej. W tym miejscu, gdzie w tej chwili jesteśmy, w roku 1945 była ulica Grosse Gasse, główna ulica takiej biednej dzielnicy Gdańska, w której od średniowiecza wyrabiano wiadra. Tu właśnie, w tym miejscu, bardzo blisko Śródmieścia Gdańska, powstało Muzeum II Wojny Światowej. Zaproponowaliśmy Muzeum II Wojny Światowej prezentację obecnie pracujących projektorów. Przyjechaliśmy tutaj na miejsce z dwoma projektorami multimedialnymi NEC PA 804UL z odpowiednimi obiektywami. Zbudowaliśmy tutaj rusztowanie, którymi dostaliśmy się na rampę do góry i na tej rampie zestakowaliśmy dwa projektory razem. Zrobiliśmy taki symulowany edge blending, żeby pokazać, jaka będzie różnica pomiędzy tym, czym dysponowało Muzeum II Wojny Światowej, a tym, co są w stanie osiągnąć za pomocą wdrożenia nowych projektorów NEC PA 804UL. Sprzęt, który spełnił wszystkie wymagania, bo trzeba też o tym powiedzieć, że to nie tylko projektory, również monitory. Mamy tutaj instalację zbudowaną z monitorów i tak naprawdę byliśmy w stanie zaproponować wszystkie funkcjonalności, które spowodowały, że zamawiający otrzymał w efekcie końcowym to, co sobie zaplanował na etapie projektu. Pierwszym punktem zwiedzania jest ta ulica. Ta ulica, która łączy przeszłość z dzisiejszością. Zresztą bruk z tej ulicy, która była 20 metrów nad nami, tu po mojej lewej stronie można zobaczyć te kostki brukowe, które tutaj leżały praktycznie od XIX wieku. I z tej ulicy, z tej gdańskiej przeszłości przechodzimy do pierwszej części, w której opowiadamy o tym, jak XIX-wieczna Europa monarchii na początku XX wieku zaczęła się rozpadać na skutek nacjonalizmów i totalitaryzmów. Ta współpraca w zasadzie finalnie zakończyła się instalacją, która odbyła się 30 grudnia 2024 roku od wczesnych godzin porannych i została zakończona o godzinie 2 nad ranem 31 grudnia. Nowym modelem projektora, który zaproponowaliśmy do zmiany tej instalacji, był model PA804UL. Cała ta instalacja składa się z 7 projektorów i projektory muszą mieć odpowiednie funkcjonalności. Najistotniejszymi parametrami modelu PA804UL jest jego jasność 8200 ASI, czyli jasność dużo większa od tego, co mieliśmy na początku. To był poziom 5700 lumenów. Kolejną funkcjonalnością jest to, że to jest projektor laserowy, czyli tak naprawdę odchodzą nam wszelkiego rodzaju koszty eksploatacyjne, odchodzi nam obsługa serwisowa w porównaniu z poprzednim modelem PA572W. Film wyświetlany z rzutników firmy Sharp pokazuje nam ową drogę najpierw do pierwszej wojny, a potem ten most między pierwszą a drugą wojną światową. Film jest zrobiony wyłącznie z materiałów dokumentalnych, pokolorowanych i on tłumaczy nam, skąd się w ogóle wzięła druga wojna światowa. Rzekłbym, że według wielu obecnie istotnych i poważnie branych koncepcji pierwsza wojna światowa i druga wojna światowa to tak naprawdę dwie części tego samego konfliktu i dopiero 1945 rok po raz kolejny na nowo urządził nam mapę świata.
Tutaj mamy całkowicie zamknięty silnik optyczny, w związku z czym wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, które biegają nam tutaj w powietrzu, kurz i tego typu rzeczy, nie dostają się nam do układu optycznego projektora, w związku z czym też spokojnie w dłuższym okresie czasu będziemy w stanie zapewnić naszemu klientowi końcowemu zupełnie bezproblemowe, o wysokiej jakości parametry obrazu. Film wprowadzający tłumaczy, co się będzie działo. To jest swego rodzaju brama do muzeum, coś między bramą do piekła, a bramą triumfalną, bo pokazuje, jak Europa jest silna, skomplikowana, a zarazem niebezpieczna. Bez tego filmu, bez jego obejrzenia nie da się zrozumieć przekazu całości Muzeum II Wojny Światowej, tej olbrzymiej, interesującej, uniwersalnej opowieści o największym konflikcie w dziejach świata. Największą trudnością tej instalacji w tym muzeum jest sama przestrzeń, w której zestawienie tych sprzętów jest usytuowane, dlatego że jak da się zauważyć na kontencie, którego dotyczy te case study, projektory umieszczone są na platformie 5 metrów nad ziemią. Żeby powiesić tak ciężkie projektory i tak duże projektory, trzeba było tam zbudować na tej platformie specjalną konstrukcję, taką tak zwaną rampę. Ta rampa posłużyła nam do montażu nowych projektorów. Oczywiście na tej rampie wcześniej były zamontowane projektory NECA starszej generacji. Innymi słowy, te nowe projektory, zdecydowanie dużo większe, dużo cięższe, wymagały nadbudowy tej rampy i obliczenia konstrukcji tej rampy, żeby oczywiście w czasie, jak już te projektory tutaj są zainstalowane i pracują, nikomu nic na głowę nie spadło. Wychodząc z filmu, wchodzimy w wystawę, która składa się z trzech części. Pierwsza z nich to droga do wojny. Droga, którą wyznaczyły trzy totalitaryzmy. Faszystowskie Włochy, bolszewicki Związek Radziecki, w końcu hitlerowskie, nazistowskie Niemcy. Kolejna część to opowieść o samej wojnie, o tym potwornym konflikcie. Ostatnia część opowiada o długim cieniu wojny i ten długi cień wojny, ta opowieść muzealna tak naprawdę kończy się wczoraj. Pokazujemy, jak bardzo świat się nie nauczył, jak bardzo nie odrobił lekcji II wojny światowej. Projektory ważą po 30 kg plus dodatkowo do tego obiektyw około 5 kg, projektorów jest 7, więc jeżeli to w bardzo szybki sposób obliczymy, będziemy mieli na uwadze, że ta konstrukcja waży ponad 230-240 kg. Mówimy o samym sprzęcie, który jest tam powieszony, plus dodatkowo blachy i konstrukcja tej rampy, która waży pewnie drugie 230 kg, czyli tak sumarycznie myślę, że pół tony na tym słupie betonowym jest zainstalowane, tej elektroniki wraz z tymi uchwytami, które trzymają te projektory. Standardowo przy instalacji projektorów każdy z tych projektorów może świecić lekko inaczej. Natomiast byłoby to niedopuszczalne, gdybyśmy na tak dużym ekranie, na tak dużym obrazie składającym się z 7 pojedynczych obrazów, widzielibyśmy krawędzie obrazu między poszczególnymi wyświetlanymi częściami tego dużego obrazu. W związku z czym technologia Edge Blending pozwala nam zniwelować wszelkiego rodzaju różne jakości świecenia między poszczególnymi projektorami na ich krawędziach i w efekcie końcowym uzyskujemy jeden duży obraz o bardzo dużej podstawie. Dla użytkownika końcowego wygląda to tak, jakby tutaj świecił nam jeden projektor. Zdecydowaliśmy się używać na naszej wystawie projektory firmy Sharpnex z tego powodu, że są najlepsze. Spełniały nasze potrzeby, czyli choć nie są najtańsze, to dla nas, a potrzebujemy pracujących projektorów przez wiele godzin w każdym tygodniu, proporcja ceny do jakości okazała się zwyczajnie najlepsza i przyznam, że w tym momencie, w momencie kiedy zmieniliśmy nasze projektory stare na te nowe, no to jakość odbioru jest nieporównanie lepsza i dostrzegamy to nie tylko my, ale co najważniejsze, nasi zwiedzający.
No, muzeum pracuje 6 dni w tygodniu w godzinach od 10 do 18, w związku z czym projektory pracują w trybie 8-godzinnym. Projektory oczywiście dedykowane są do pracy 24/7, w związku z czym każde takie wyłączenie projektora powoduje, że jego żywotność jest wydłużana, będziemy mieli dużo mniej problemów przy takich instalacjach długotrwałych. Wartym też do zaznaczenia jest fakt, że tego typu instalacje realizujemy, zrealizowaliśmy tutaj z muzeum z gwarancją 5-letnią na projektory. Mój podziw wzbudził dyrektor Rafał Wnuk, który potrafił przed północą w zasadzie dnia 30 grudnia przyjść w trakcie instalacji tego systemu tutaj na salę, gdy już mieliśmy wszystko prawie poustawiane i ustawialiśmy właśnie ten edge blending i on był ustawiony tylko na niektórych projektorach, chyba tylko 2 albo 3 projektorach, jeszcze pracowaliśmy nad tym systemem. No i pan dyrektor wtedy wyraził opinię, że jest rakieta, że nie spodziewał się takiego efektu. Później jak już wszystko odpaliliśmy i oddawaliśmy ten system gotowy do użytku, no myślę, że raz, że spełniło to oczekiwania Muzeum II Wojny Światowej, ale też chyba przeszło ich oczekiwania, jeżeli chodzi o jakość wyświetlanego kontentu. Myślę, że nie spodziewali się, że taki efekt są w stanie osiągnąć.